Siema wszystkim! Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z życia złodzieja. Zaczynamy tam, gdzie skończyliśmy ostatnio. Słuchajcie, ostatnio nie powiedziałem temu Jasperowi, że o tym stowarzyszeniu, że tam, no, też to zobaczycie zaraz, teraz powiem. I słuchajcie, wdrażam profesjonalny dubbing. Jasper, nie zostałem napadnięty przez piratów. Przybyłem do miasta z pewnym zamiarem. Przecież wiem, od początku wydawałeś mi się podejrzany. Czego w takim razie chcesz, młodzieniaszku? Słyszałeś może o stowarzyszeniu? Naturalnie, że tak. Nie zapominaj, że byłem wielkim piratem. Dlatego miałem całą masę kontaktów z przestępcami. Jednak miałem bardzo mało do czynienia ze stowarzyszeniem. Ich sposób działania różnił się przecież znacznie od mojego. Co dokładnie wiesz na temat stowarzyszenia? No cóż... Stowarzyszenie jest dużą, ściśle zorganizowaną organizacją przestępców. Za wystarczającą ilość złota zrobił wszystko. Podejrzewam, że nie mam najmniejszego pojęcia, jak duża naprawdę jest ta organizacja i gdzie omaczała swoje palce. Myślę, że tego nikt nie wie. Prawdopodobnie dotarcie do tego byłoby przerażające. Posłuchaj, młodzieniaszku, jeśli chcesz nimi zadrzeć, nie pomogę ci w żadnym wypadku. Są dla mnie zbyt dużym ryzykiem, a dla ciebie całkiem przemilczę. Nie mam ochoty obudzić się z pewnego dnia na dnie morza obok mojej łodzi ratunkowej z grubą kotwicą przywiązaną do nóg. Bez obaw, wielki wilku morski. Sam jestem częścią stowarzyszenia i jestem tutaj, żeby zdać egzamin wstępny. Mam ukraść Rubin Bonora. O mój Boże, Rubin Bonora! Masz niemałe zamiary, młodzieniaszku. No cóż, przyszła pora, żebym znowu nieco wytężył swoje szare komórki. Chody u stowarzyszenia z pewnością mi nie zaszkodzą. Jestem twoim człowiekiem, ukradnijmy Rubin Bonora. Mogę ci od teraz również sprzedawać wytrychy. Z pewnością będziesz ich pilnie potrzebował do zrealizowania swojego celu. A co ja teraz mam dać? No właśnie. B? A jeszcze nie mam tego poziomu, żeby coś tam się podliczyć, nie wiem, z siły czy czym. No i nie bardzo mam też na... No, na co? No nie mam na żadną broń jakąś lepszą, nie? Sprzedałem mi się coś. Co mi tu nie ma? Or. Podejdźcie bliżej, nieznajomy. Mam na imię Orl i oferuję najlepsze łuki w całym kraju. Naprawdę tylko najlepsze? Zgadza się, nigdzie nie znajdziecie lepszej jakości niż u mnie. Moje łuki mogą być wprawdzie drogie, ale warte każdej sztuki złota. Zauważycie to później, gdy na zewnątrz będą przed wami uciekały wilki, a bandyci nie odważą się was ograbić. Poza tym mogę ci jeszcze sprzedać myśliwskie trofea, przynajmniej teoretycznie. Co masz na myśli przez teoretycznie? No cóż, mam kilka problemów z dostawami. Co dokładnie masz przez to na myśli? Cóż, jest tak, zawarłem współpracę z pewnym myśliwym, który podróżuje po okolicy. Dostarcza mi on regularnie trofeów, które ja wówczas sprzedaję, następnie dzielimy nasz zysk. To właściwie dobry układ, ponieważ ja nie mam czasu na polowanie, a on nie ma czasu na sprzedawanie swoich rzeczy. W czym więc jest problem? Cóż, jak długo mi się nie pokazywał. Obawiam się, że coś mu się przytrafiło, albo że stoi za tym znowu ten przeklęty Brogan. Gdzie może przebywać twój myśliwy? Nie wiem, nie jestem pewien, czy w ogóle przebywa w naszej okolicy. W końcu niekiedy podróżuje nawet tygodniami. Raz przyniósł mi nawet olbrzymi zakrzywiony ząb jakiejś zwierzęta. On nazwał to pustynia. A faktem jest, że może być wszędzie w tym cholernym kontynencie. Jeśli Brogan ma coś do czynienia, jak możemy mu to udowodnić? Przed blisko tygodniem widziałem w nocy, jak jakiś handlarz wymykał się z miasta. Nie mogłem jednak rozpoznać, kto to był. Nie myślałem wtedy o tym za dużo. Ale po tym mój dostawca nie wrócił. Ten drań knuł coś niedobrego. Założył się, że to był Brogan. Cóż, nie możemy mu jednak nic udowodnić. Zgadza się, ale mamy małą wskazówkę. Myślę, że ten typ został zaatakowany przez bestię. Słyszałem jakiś krzyk. I myślę, że to Brogan natknął go w polu zboża na bestię i tam stoczył z nią walkę. Dlatego musisz przeszukać pole. Jeśli znajdziesz jakiś strzępek materiału z ubrania Brogana lub cokolwiek innego, będziemy już o wiele dalej. No dobra, zobaczę, co uda mi się znaleźć. Czy uda mi się znaleźć twojego myśliwego?
Pokaż mi swoje towary. Zobaczymy, co tam ma. Łuk związy. Łuk rzeźbowy. Zwykły łuk. Nawet na taki mi nie stać. Jeszcze zręczność. Dobra, ja... Słuchajcie, jakoś by się wydostać z tego miasta. Ale wiem, że nas pewnie nie wypuszczą. O, Brogan. Witaj. Sprzedajesz bronię? Nie, sprzedaję ryby. Bronię tutaj zawdzięczam omyłce mojego dostawcy. Oczywiście, że sprzedaję bronię. Zakładam, że tylko najlepsze, mam rację? Tylko najlepsze. I nawiasem mówiąc, również jedyne w promieniu 100 mil. Jednak szczerze wątpię w to, że Obdartus, na jakiego wyglądasz, będzie mógł sobie sprawić choćby sztylet. Pokaż mi swoje ryby. Sprzedaję bronię, a nie ryby. No tak, ale przedtem mówiłeś, że... co on tu ma? Poczekajcie, ja zaraz wracam. Słuchajcie, jestem już. Miałem obiadek. No, mam nadzieję, że mi będzie teraz lepiej mówić i nagrywać. Słuchajcie, no chciałbym jakoś się wydostać poza mur. A wiem, że mnie nie będą chcieli wypuścić. Moment. A mam inny pomysł. Zapiszę sobie. Tutaj się wbije. No ale... Chłopie. Czy wejście na mur? To aż taki wielki problem? Stój, nie możesz opuścić miasta. Dlaczego nie mogę opuścić miasta? Mamy tu wiele problemów w mieście. Wcześniej, gdy każdy mógł sobie wychodzić i wchodzić, gdy tylko chciał, stale coś zostawało kradzione. Wewnątrz w domach przez jakichś obcych, a na zewnątrz na polu przez głodnych mieszkańców. Dlatego teraz przejścia nie ma. Logiczne. Poza tym ludzie wychodzący z miasta chcieli ze znajomikami, rycerzami czy magami. Prawie nikt z nich nie wracał. Parę tygodni później znajdowano zwłoki większości z nich, ale dalej, nie dalej niż 50 metrów od bramy. Mamy zbyt mało ludzi, żeby rzucać ich bestią albo bandytom na pożarcie. Tak długo jak nie będziemy ci ufać, nie będziemy mogli być pewni, że przeżyjesz na zewnątrz, nie przejdziesz koło mnie. W porządku. Koniec. Pewnie mnie nie wypuści. Ale sobie sam poradzę. O, nie, nie poradzę sobie. O, cholera. No cóż, jakoś by tu wyjść z tego miasta. Ja sam dokładnie nie wiem jak. Obywatel Karola. Co masz mi do powiedzenia? Hała! Hała! Danosowi nieznajoma! Masz przy sobie morderczą szablę. Rzeczy samej! Nie jestem rozpieszczoną lalą. Tą szablę mam od pewnego małego ataku piratów przed kilkoma laty. Wytrąciłam brudnemu piratowi jego szablę za pomocą pogrzebacza, gdy wkradł do mojego domu. Broń zachowałam sobie jako trofeum i po to, żeby odstraszać. Kogo musisz odstraszać? Remwa jest przecież przyjaznym miasteczkiem. Może tak myślisz, ale każdy ma tutaj coś za uszami. Na przykład alchemik. Podobno zmienia się w zwierzęta i uprawia z nimi nierząd. Ale nie chcę znać szczegółów. Również podróżni są niebezpieczni. Raz do miasta przybył jakiś obcy, utrzymał się w niebywale sprawnej kradzieży kieszonkowej. Miał szczęście, że miałam wówczas jedynie mały stylet, ledwie kroszenie kosztowało go jedynie jeden palec. Obecnie nikt się na coś takiego nie odważy, bo od razu miałby uciętą całą rękę. Jeśli nawet nie więcej z tą olbrzymią szablą. Dokładnie, żartobliwie. Więc lepiej trzymaj się z dala ode mnie. To męczące. Potrzebujesz jeszcze czegoś? Sądzę, że w najbliższym czasie będę się dużo kręcił po okolicy. Zastanówmy się, tak? Rzeczywiście jest coś, co mógłbyś dla mnie zrobić. Szybciej, szybciej. Jak z pewnością wiesz, sprzedaję pralinki i schodzę naprawdę dobrze. Zastanawiam się, dlaczego, aby nie wyprowadzić jeszcze więcej do licji z mojego... Kurde, nie mogę.
Jeden z rybaków przyniósł mi osobliwy pancerz, dotąd nieznanego mi zwierzęcia. Przypomniało mi ono coś w rodzaju kraba, to zwierzę jest jednak nieco większe. Jeśli jego mięso jest równie smaczne jak krabie mięso, mogłabyś za tego zwierzaka dać kupę. Dokładnie, wiem, że... Wiem, że jednak jest niebezpieczny, gdzie mieszka, prawdopodobnie gdzieś w morzu, ale nie jestem pewna. Marzonego, poinformować mnie o wyniku degustacji. A jeśli jest trujące? Cóż, lepiej mieć przygotowanym zanadrzu miksturę leczniczą. To powód, dla którego nie chciałbym robić tego sama. W porządku, idę na polowanie na kraby. Daj mi jednak ten pancerz, abym wiedział, w czym muszę się rozglądać. Żaden problem, no to... Miej na siebie baczenie podczas poszukiwań. Powodzenia. Pokaż mi swoje towary. Co ona tu ma? Tańsze pralinki. Dość tanie pralinki, zapewne na nikim nie robią wrażenia. Droższe pralinki. Aha, to się różni tylko tym, że więcej życia te dają. Dobra. Pogadamy z tym gościem. Gerard. Kim jesteś? Mam na imię Gerald. Jestem kapitanem Straży Miejskiej i nie podoba mi się twoja twarz. Dlaczego? Przecież nic nie zrobiłem. Wiesz, jestem stary i poznałem zbyt wielu tajemniczych, ciemnych typów. Moja znajomość ludzi rzadko mnie zawodzi, a o tobie mówisz, że nie jesteś podszywcem. Chcesz mnie załatwić? Nie, ale obserwuję cię. Nie zawiń w niczym, to nie będzie żadnego problemu. Macie problemy z bandytami? Cóż, poza miastem jest w prawie każdej części kraju. Może spotkać paru z tych przestępców. Zgadza się. W ostatnim czasie coraz częściej dochodzą mnie słuchy o tym, że małe grupy stają się coraz liczniejsze. Z pewnością mógłbym spać spokojniej, gdyby ci mordercy i przestępcy zniknęli. Jednak nie mogę wysłać żadnego z moich ludzi, bo w końcu musimy zadbać o bezpieczeństwo wewnątrz miasta. Cóż, mógłbym się zająć tymi bandytami? Hehehehe, kogoś takiego jak ty, Piero, prawdopodobnie nawet nie wypuści z miasta. Jak chcesz, w takim razie ścigać tych typów. Mogę tego dokonać, uwierz mi, pozwól mi spróbować. Nic przecież nie tracę. Poza tym powinno się uczynić otoczenie Remwy trochę bardziej bezpiecznym. No dobra, masz tę robotę. Przynieś mi każdego, jakiego załatwisz jego głowę jako dowód. Bleh, ale obrzydliwstwo. Dam ci za każdego z tych przekleństwów dupków 30 sztuk złota. Dla mnie to za mało. To dla mnie za mało, chcę przynajmniej 50 sztuk złota. Nie dam się ze mną targować. Powiedzmy 40, to moja ostatnia oferta. Przyjmujesz ją albo nie? Zgoda. Koniec. No dobra. Chciałbym jeszcze dobić poziom. Aha, tutaj nie wejdę. Nikt nie może wejść do składu, więc spieprzaj. Patrz, ścierwojad. Chcesz mnie wkurzyć? Nawet gdyby wokół leżały szlachetne kamienie, na pewno nie opuściłbym mojego posterunku. A teraz zjeżdżaj. Oni wszyscy mają misję, ale poza miastem. No, na razie nie mogę wyjść. Może jeszcze... Nie wiem, może spróbuję z tym pogadać. Wypuść mnie. Wypuść mnie. Nie. I tyle. Żeśmy się dogadali. No, jaki ty masz zasięg, ciulu? Ale nie. Henry. Bądź pozdrowiony, nieznajomy. A, cześć. Kim jesteś? Jestem Henry. A co robisz cały dzień? Pracuję na polu przed miastem, ale teraz zrobiłem sobie małą przerwę. Nie brzmi to zbyt ekscytująco. Ale ktoś musi robić tę robotę. W przeciwnym razie wszyscy kiedyś pomarliby z głodu. Dobrze ci chociaż płacą? No cóż, nie jest tego za wiele, ale za przeżycie wystarczy. Brzmi jak naprawdę wymarzona praca. Jeśli chcesz, możesz wziąć za mnie jedną zmianę. Ach nie, z pewnością masz ode mnie o wiele więcej doświadczenia zawodowego. Ach kurde. Kuferek. Może będę mógł go skroić. O kurde. Teraz to ja nie mam wytrychu.
spróbuję go trochę inaczej. Mam zapisane. O kurde. Dobra, to jest prawo, lewo. Tyle wiem. Prawo, lewo, lewo. Kurwa, prawo. Się on. O, dobra. Prawo, lewo, prawo, prawo. Nie, prawo, lewo, lewo. Nie, to jest prawo. Prawo, lewo, prawo, lewo. No, tak. Tak ma być. I co teraz? Lewo. Mam nadzieję, że nikt się o to nie będzie czepiał. Jest jakiś kowal. Nie wiem, czy on ma dla mnie jakąś misję, czy co. Pogadamy. Witaj, kowalu. Czego ode mnie chcesz? Cóż, tak obchodzisz się z potencjalnym... Nie jesteś potencjalnym klientem. Jesteś jedynie jakimś obcym, który odrywa mnie od pracy. Muszę przygotować dostawę broni dla tego dupka Brogana. Dlatego zmiataj stąd. Przed paroma wpuścił mnie w maliny. I dlatego wciąż jesteś taki zły? Tak, nie, bo... Ach, dlaczego ja w ogóle z tobą rozmawiam? Spadaj wreszcie, bo nigdy do tego nie skończę. Aha. No czyli ten Brogan nie jest taki fajny. O. Adrian. Kim jesteś? Jestem Adrian, najemnik, alchemik, łowca smoków, lubisz nareny, co tylko zechcesz. O, to może jakiegoś fajta zrobimy. Zapisz. Mam nadzieję, że jakiś cieniasa by mi mógł dać. Najemnik? Byłeś na służbie u Bonora? Nie, właściwie nie jestem już prawdziwym najemnikiem. Byłem jednak długi czas jednym z nich, którzy walczyli w niejednej wojnie i niejedno przeżyli. Powoli robię się zbyt stary na takie rzeczy. Resztę mojego życia chciałem spędzić spokojnie. Będzie to miła odmiana po ryzykowaniu życiem dla jabłka czy jaja ścierwojada. Pomijając to, że i tak już nikt tutaj nie potrzebuje takiego wojownika jak ja. Co ze strażą miejską? Przecież z pewnością wciąż potrzebuje ludzi. No cóż, też tak myślałem. Właściwie chciałem przejść tutaj na emeryturę, zostawiając prostym strażnikiem, wiesz. Spokojna nocna warta, której można przespać, dobra kolacja, mnóstwo wina i ładna dziewczyna dla umilenia długich nocy. Jednak nic z tego, Gerard nie chce przyjąć mnie do straży. Mierzył go najemnicy, a ode mnie żywi szczególną niechęć. Nie jestem wierny jego rycerskim ideom. Honor, moralność i cała reszta tych bzdur. Poza tym nie ma tu odpowiednich dziewczyn, ani nawet burdelu. Mistrz areny? Nie widzę tu żadnej areny. Jak to? Przecież stoisz pośrodku niej. Przyznam, że przesadziłem z tą areną. Z mistrzem również, ale urządzam tutaj parę małych walk z zakładami o złoto. Właściwą władzę miasta nie patrzył na nie przychylnym okiem, jednak rzecz jasna nie można bagatelizować ich ogromnego wpływu na szkolenie mieszkańców miasta. A z powodu tych pirackich historii, Sylvan i Gerard wyrazili swoją zgodę. Stolarz, który potrafi wywijać mieczem, jest lepszy od tego, który w razie ataków piratów sam siebie zadźga. Więc mój chłopcze, nie masz ochoty pogadać tym dziadu, gdzie raki zimują? Dlaczego nie? Jakby to miało wyglądać? System jest całkiem prosty. W tutejszej wiosce jest lista, na której spisani są wszyscy wojownicy. Każdemu urządzam próbną walkę, by przekonać się, jak jest dobry. Dlaczego to aż tak ważne? Ponieważ od tego zależy cena. Im słabszy jest wojownik, tym tańsza jest walka z nim. Naturalnie jednak możesz wygrać tylko tyle, ile... Dokładnie. Jeszcze jakieś pytania? Dobra. Kurde, długie strasznie są tutaj te... położę się. Jest łóżko. Czego nie? O, tu jest za głośno, by móc spokojnie spać. Cholera. Jak za głośno? Mam lag. Tu jest jakaś drzwi. Ale klucza nie mam do nich. Kurde, strasznie się zgadałem i teraz mnie gardło boli. Czekajcie. Aha, dostaliśmy pancerz tego kraba całego, co mamy zabić. No ale na razie no nie jesteśmy w stanie.
Marynarz, rybak. Sami jakieś takie... Wilbert. A tutaj co jest? Nie gadam z nim. Jak mnie wpuszcza, to idę. O, tu chyba mogę się przespać. Super. Dobra. W porządnym śnie czujesz się wypoczęty. A tu jakiś facioł. Księgowy. Dzień dobry. Nie widzisz, że pracuję, łachudro? Na mnie już pora. W końcu zmarnowałeś już dość mojego czasu, jaki ham. Uch, ale mikstur. Patrzy cały czas. O, hopa! Dobra, co by tu teraz można było? Ach, kurde no, żagiel. Ale tu jest tych, łódek. Znaczy, coś leży w tej wodzie. Może i pod spodem coś znajdę. Muszla. Przyda się. Je można otwierać, a w nich można być coś fajnego. No super. Zaraz się utopię. O, jest kolejna. No dobra. Całkiem spoko. Przyznam szczerze, że coś może mi z nich ciekawego nawet wypaść, wiecie. A warto je otwierać. O kurde. Chyba się zablokowałem. Dobra. Wziąłem jeszcze otwieraną muszlę. No nie! Kurde. To jakaś chyba coś się zepsuło, łódka czy coś. Jezu, co się dzieje? Czego ja mam tutaj takie? To jakbym był cały czas pod wodą. O, dobra. No, mam nadzieję, że wam to nie przeszkadzało. Myślę, że już będę kończył zaraz powoli, bo no jednak ten odcinek już trochę trwa. Jeszcze otworzymy sobie te muszelki. Rogowa. Surowa ostryga. Czy to coś jest warte? To rzadkie mięso pochodzi... uchodzi premia coś tam. Otwierano muszla. Kwarcyt. To też nie jest chyba dużo warte. Skała krystaliczna. Złoty pierścień. O, to trzeba sprzedać. Szybko. Nic tu nie ma. No i pusta. Dobra, mam złoty pierścień, idę go sprzedać. Przed chwilą widzieliście, że naszyjnik zniknął. Dobra, mam pierścień, to sprzedajemy. Co tak tanio? Ale to mi się nie przyda. Dobra, słuchajcie, no to do zobaczenia w kolejnym odcinku, zostawcie łapę w górę. Widzimy się już w środę. Tak, no to trzymajcie się, do zobaczenia i cześć!